postaci Jana Martyniaka nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Bohaterski jawożnianin, żołnierz Gwardii Ludowej. Janek Martyniak był tak naprawdę młodzieńcem z Jaworzna. Jak się rozpoczęła wojna, on miał zaledwie 16 lat, więc do wojska nie poszedł siłą rzeczy, a w czasie wojny dołączył do Gwardii Ludowej PPS. No i w ramach tej gwardii uczestniczył w różnego rodzaju akcjach. W nocy 10 czerwca 1946 roku w partyzanckiej akcji wraz z Mieczysławem Bryłą i Władysławem Kępką uwolnił z nazistowskiego obozu jenieckiego na Chrustach 5 brytyjskich lotników. Niestety Martyniak poniósł najwyższą ofiarę. Jak czytamy w opisie tamtych wydarzeń, krótko po wyjściu za druty obozu grupa natknęła się na wracający patrol, wywiązała się strzelanina. Niedaleko obozu padł trafiony Jan Martyniak, osłaniając uchodzących. W obławie na uciekinierów brały udział większe jednostki Wehrmachtu. Część ukrywających się w lasach pod Bukownym została złapana. O losach innych nie ma wiadomości. Wiadomo jednak, że jeden z ocalałych lotników przedostał się do Anglii. Pamięć o bohaterskim jawożnianinie wciąż żyła wśród mieszkańców miasta. Z załoga KWK Komuna Paryska, gdzie pracował Franciszek Martyniak, brat poległego, ufundowała w 1968 roku obelisk tuż przy torze kolejowym na ulicy Ławczanej. Na pomniku widniał napis: tu zginął żołnierz Gwardii Ludowej Jan Martyniak. Miejsce pamięci odwiedzali nie tylko mieszkańcy Podłęża, ale też szkolne wycieczki i historycy. Moje dzieci jako małe biegały, świeciły znicze. Myśmy palili, pracowałam z dziećmi. W przedszkolu przychodziliśmy tu całymi grupami, pamiętaliśmy, czciliśmy pamięć. Niestety pomnik upamiętniający Jana Martyniaka został zlikwidowany. Przyjechała jakaś ekipa i zabierają pomnik. Zdziwiona pytam dlaczego, no więc powiedzieli, że on idzie do odnowy, do renowacji, ale tu na pewno wróci. Minął rok, półtora nawet i nic się nie działo. Po długim czasie upomnieli się jednak o niego mieszkańcy Podłęża, którzy postawili Martyniakowi nowy, skromny pomnik w formie tablicy pamiątkowej. I aż żenujące, bo był pomnik i nikomu taki chyba nie przeszkadzał, miejsca nie zajmował wiele. Tuż po wyzwoleniu ambasada brytyjska w Krakowie wyraziła pisemne podziękowanie za przeprowadzoną akcję i ocalenie lotnika. W liście ubolewano również z powodu śmierci Jana Martyniaka. Dziś w miejscu śmierci bohaterskiego 20-latka płoną znicze, a napis na skromnej tabliczce przypomina przechodniom, kim był. Pamięć była, jest i będzie. Jeżeli będzie się przekazywało historię w domach następnemu pokoleniu, młodemu pokoleniu, to pamięć będzie i ludzie będą pamiętać o tym, że w nasz kraj miał bohaterów, którzy walczyli za ojczyznę. Jak jednak mówią sami mieszkańcy, ludzie i tak pamiętali, pamiętają i pamiętać będą.